dynamika zmian rzeczywistości jest na tyle duża, że wydaje się, że znaleźliśmy się w momencie, w którym powinniśmy dokonać rewizji systemu finansowania nauki. W okresie swojej największej produktywności w Polsce młodzi uczeni poświęcają zdecydowanie więcej czasu na dydaktykę kosztem właśnie badań naukowych, gdzie ten czas mógłby być świetnie skonsumowany na pracę badawczą i na rozwijanie i kształtowanie swojej przyszłej kariery naukowej, co oczywiście mogłoby się później przełożyć na zdobywanie prestiżowego finansowania. Dlatego postulujemy rzeczywisty rozdział tych etatów, ponieważ zarówno dydaktyka, jak i nauka powinny być przez uczelnie świadczone jak na najwyższym poziomie. Migracje nie mogą być przymusowe, one powinny być nagradzane, ale mam jednak tyle różnego rodzaju ograniczeń, czym pan profesor Węgleński również powiedział, że one nie mogą być warunkiem sine qua non jakiegoś postępu. Tak? One powinny być nagradzane in plus, ale nie może być to warunek mówiący o tym, że na przykład nie dostanę habilitacji bez pobytu półrocznego za granicą. Kogo chcemy finansować? To znaczy, czy chcemy finansować uczelnie w sensie strukturalnym, czy wydziały tak jak są teraz? Jeżeli tak, to sprzyja oczywiście braku interdyscyplinarności, no bo każdy wydział zamyka się w sobie. Kogo chcemy finansować? Czy chcemy finansować tylko najlepszych? Czy chcemy finansować najlepszych i dobrych? Czy najlepszych, dobrych i też bardzo przeciętnych? Wielkie osiągnięcia powinny być bardzo, bardzo szanowane. I te wielkie osiągnięcia powinny być bezapelacyjnie przepustką do dobrej kariery naukowej. Dobra kariera naukowa to jest poczucie wolności, to jest poczucie wolności budowania zespołu, to jest poczucie możliwości zdobywania środków na badania naukowe.